Czy sprawdzę sobie zakres ruchomości w stawie kolanowym, wracając do rolowania. Jakie jest położenie? Proszę, połóż się przodem. Na przód. Rolady, zmiana pozycji i tak dalej. Co najważniejsze jest tutaj? Muszę sprawdzić sobie czynne zgięcie w stawie kolanowym, tylko ja robię tak naprawdę ruch bierny i sobie oceniacie. Gdzie się przykleja mięsień czworogłowy uda? Do kolca biodrowego, przedniego dolnego. Dobrze, dolny. Brawo. Czyli tak, jak mi się przykleja do dolnego, to jak będzie za bardzo napięty i będzie skrócony, mi powoduje co? Że miednica mi zrobi przodopochylenie miednicy, czyli i nic innego, jak miednica może mi się oderwać tutaj delikatnie od ziemi. I zobaczmy sobie, czy właśnie tak jest. Ja biorę nogę i powoli sobie zginam. O, jeszcze. Zobaczcie, tu z automatu mi idzie do góry. W prawidłowym wzorcu ruchowym powinien przekroczyć około 90, dojść nawet do 120 stopni. Miednica leży, nic nie powinno być. Wtedy jest idealnie. Czyli już widać, że tutaj czwórkę powinienem przerlować. Ale sobie ocenię, którą bardziej. No to już wiem, że lewa zdecydowanie. Tutaj, zobaczcie, ile mam? 45 stopni może, nawet niecałe. A już miednica mi lata jak na, nie wiem, na Bailando. No bo akurat były zajęcia zumby. Więc hop, hop, hop. Jedna, druga noga. Tutaj, przy oko, powyżej 45 stopni, tu no, delikatnie otwieram i już biodro mi się unosi razem z całą miednicą. Biorę rolkę, Może być ona za duża. Weźcie sobie czasami piłeczkę, jakąś mniejszą rolkę. Równie dobrze możecie wziąć sztangę, tak by the way. I teraz, prosimy klienta, żeby sobie na chwilę wstał. Najczęściej najwięcej trigger pointów, czyli tych punktów spustowych na mięśniu prostym uda, jest mniej więcej jak macie, dobra, na chwilę wyjmę telefon. Jak macie udo, szerokość waszej dłoni klienta, czyli waszej dłoni, od kolca biodrowego przedniego górnego, stawy rzepki i tu jest brzusiec, w tym segmencie mam brzusiec. Najczęściej to jest około 1/3, jak sobie tak wyznaczę, 1/3, 1/3, 1/3, to są 2/3, żeby mniej więcej było. W 2/3 tego brzuszca. Czyli szerokość dłoni klienta od kolca, szerokość dłoni klienta od rzepki i tu mi się robi dopiero brzusiec. Tak. Prawa noga musi mi zablokować miednicę, czyli co należy zrobić z prawą nogą? Pozycja żaby. Im dalej nogę sobie weźmiesz tu do zgięcia w biodrze, to zobaczcie, ja zablokuję miednicę w tyłopochyleniu. Jak zablokowałem miednicę w tyłopochyleniu i później Ewa nawet będzie mi robiła ruch biodra, to zobaczcie, nie rusza mi się biodro. A to jest ten trzeci podpunkt, czyli tu już jest 1 na 10 w skali bólu. Ewa już umarła. Przejdź sobie na przedramię, trzymaj się stabilnie, noga jak najdalej, kolano do przodu, żeby była pozycja zaregulowana w stawie. I teraz fajnie, przejdź sobie wzdłuż mięśnia. Ale po tej wewnętrznej części, czy po prostu? Po prostu. Tutaj, nie niż tu. Tu, po prostu. Prosty trochę do boku, ustaw się. Powolutku i znajdź sobie takie punkty, które najbardziej się niesamowicie bolą. Czyli jak sobie przejeżdżasz, to od razu jest o, właśnie coś takiego, ała, boli. To jest taki wyznacznik, że tam jest. Jest ok? I teraz tak się wciskasz w rolkę albo z niej odchodzisz, żeby było 6 na 10. To jest ból taki, że bez problemu możecie mówić, przeczytać książkę i ją zrozumieć, słuchacie muzyki i relaksujecie się. 6 na 10. I teraz czekamy sobie tak długo, załóżmy, że 2 minuty czas start. Powiedz nam, aż będziesz odczuwała czwórkę. Może teraz trochę mniej? Tak jak mówię, w zależności od klienta. U niekiedy, jak jest na bardzo nabity, będzie to więcej niż 2 minuty, mniej niż 2 minuty i tak dalej, i tak dalej. Jakby nie patrząc, trochę pracochłonne, ale świetnie działa. Jeżeli zrobicie sobie taką metodą, redukuje napięcie niesamowicie. Jest ok. Jest ok. I teraz drugi etap. Czyli jestem 4 na 10, wchodzę na drugi etap, 6 na 10. Do przodu, do tyłu. Widzicie? Znów szóstka się od razu pojawiła. Bo jest takie charakterystyczne. Jak tam, 4 na 10? No, jest okej. Okej. I teraz wchodzimy sobie znów na trzeci poziom. 6 na 10, czyli wykonaj sobie aktywne zgięcie w stawie kolanowym. Czyli zginasz staw kolanowy. Tyle, ile jesteś w stanie. A to jest nieruchomo, tak? Tak, to jest nieruchomo. Czemu nieruchomo? Bo tak jak wam wcześniej wspomniałem, wbiłem się w mięsień i teraz przez to, że Ewa porusza mi stawem, włókna mięśniowe uciekają mi spod rolki, czyli chcą się rozciągnąć. Zrobię sobie taką autoterapię, jednocześnie stretching dynamiczny, powoli, statyczny i zmniejsza napięcie mięśniowe. Działa, działa, fajnie działa, szybko działa, jest ok. Czyli jest efekt.
I robię mniej więcej tak długo i tak daleko, aż mi Ewa pójdzie w stawie kolanowym za linię pionu. Czyli około 60 stopni, 90 stopni musi wypracować minimum. Dla mnie jest fajnie w treningu takim funkcjonalnym, jak mi ktoś wybuduje 120 stopni. Wtedy jest naprawdę fajnie. Teraz najgorsze, co może być, odkładam sobie nogę i poprzecznie, czyli miednicę, tu, tu. I nagle jest znów 6-8. I znowu się zaczęło. I zobaczcie, jakbym zaczął od tego czwartego poziomu, to byłby płacz. A teraz jest do wytrzymania. I zrobię tak, tak? Tak. W poprzek włókiem. Przejeżdżam w poprzek. No jest lepiej. Jest lepiej. Teraz sobie zostań jeszcze na tym punkcie. 3-1-6. Wdech 3 sekundy. Ciągle to było. 3-1-6, czyli wdech. Raz, dwa, trzy. Sekunda pauza. 6 sekund wydech. Na minutę zostajesz, powiedzmy minuta minęła, wyciągam rolkę. Ewa, przejdź się, zobacz jaka jest różnica. Która noga lepiej pracuje, w której nodze czujesz taką watę, większą ruchomość. Zrób sobie przysiad. I zobacz, w której nodze głębiej schodzisz. Spina się i się rotujesz. Zrób sobie jeszcze wykroki. Wow. To się czuje fajnie. No na wykrokach jeszcze lepiej. Jedna, a druga noga. Prawa nabita, niestabilna. Dlatego mówię, rolujemy, ale tylko do wypracowania funkcji.